dzisiaj z mojego mieszkanka i chciałem się z Wami podzielić pewną refleksją, która mnie naszła w trakcie pracy przy tworzeniu treści na fanpage'a mojego i tam, żeby coś wstawić na FB, na mój profil. I w cały czas tej mojej pracy dzisiaj przewijały się takie dwa słowa bardzo ważne, o wysokiej randze, którymi często szafujemy bez zastanowienia się. Zbyt mocno, zbyt często tych słów używamy i często one są takie niepokryte prawdą i po próżnicy. To są słowa przyjaźń i miłość, nie? Ja chciałbym Wam wszystkim powiedzieć, że takie zbyt pochopne podejmowanie decyzji, że to jest mój przyjaciel czy moja przyjaciółka, bardzo źle się kończy. Kiedyś do przyjaźni dorastało się, rok, dwa, trzy. Trzeba było zjeść beczkę soli z daną osobą, żeby powiedzieć o niej czy o nim, że to jest mój przyjaciel czy przyjaciółka. I wtedy można było sobie ufać. Takiemu przyjacielowi zjeżdżaliśmy się z ciężkich spraw. Z trudnych spraw. Ten przyjaciel wypełniał nasze życie po brzegi. Zastępował nam je jako terapeutę. Nie mogliśmy doczekać się spotkania i nie możemy się doczekać spotkania z taką osobą. Idziemy na kawę, idziemy na spacery, opowiadamy. Przede wszystkim przyjaźń opiera się na tym, na wzajemnej pomocy, na wzajemnym wspieraniu się, siebie. I wtedy właśnie, kiedy jest nam tak trudno, kiedy ból życia wylewa się, ból czy nawet radości wylewają się, przepełniają nas, od tego mamy właśnie przyjaciela, żeby się podzielić tym. To są rzeczy, których nie możemy nikomu innemu powiedzieć, tylko właśnie tej osobie. Ale co się dzieje? W dzisiejszych czasach, gdzie świat przyspieszył, w ciągu 2-3 dni nazywają siebie przyjaciółmi. Nie? Nie ma kolegów, koleżanko, przyjaciółka. Ludzie się zwierzają, obnażają ze wszystkiego. Mówią o sobie najtrudniejsze sprawy, a potem co się dzieje? Czują się zawiedzeni. Bo ta osoba już zbyt dużo o nas wie, zna nasze słabe punkty, potem gdzieś tam to jest rzucane między ludzi, złośliwie mówione. Wystarczy jeden fałszywy ruch, ta osoba się odsuwa i zaczyna nawet często nas dręczyć, nękać, mówić o naszym życiu i łapiemy się w tą pułapkę, że wtedy, kiedy było nam źle, to teraz jest jeszcze gorzej. Więc nie podejmujmy zbyt pochopnych decyzji, jeżeli chodzi o przyjaźń, ale tak jak to było dawniej, co ja pamiętam, bo w moim życiu było kilku przyjaciół, dwoje z nich nie żyje, trzy osoby gdzieś tam rozbiegły się po świecie dawno temu, nie mam też takiego kontaktu. I wiem, co to jest prawdziwa przyjaźń. Wiem, co to jest naprawdę mieć kogoś przy sobie takiego, gdzie naprawdę ta osoba jest potrzebna. Im więcej lat upływa nam, tym bardziej ta samotność zaczyna nam doskwierać i tym bardziej takie osoby potrzebujemy. Więc starajmy się starannie jakby dobierać, poznając ludzi, jakby starannie dobierać nawet koleżeństwo czy przyjaciół. Również tutaj chciałbym Wam wspomnieć o tej miłości, o której tak często mówimy, nie? Miłość. Każdy pragnie z nas miłości. Każdy. Nie znam nikogo, kto by podświadomie nie chciał być kochany. Nawet ludzie, którzy mają już wiele, wiele lat, daleko, daleko po 60, po 70, każdy jeszcze odczuwa ten brak miłości, a jak nie jest kochany, chce być kochany, prawda? Więc z miłością jest podobnie. Dziś podejmowane są w dobie tak masowego, szybkiego przekazu bardzo szybkie decyzje. Zauważcie, 2-3 dni ktoś mówi, kocham cię. Nie widzi cię jeszcze, kocham cię. Nie rozmawiał nawet jeszcze dobrze, nawet telefonicznie, kocham cię. Powiem Wam, to nie jest miłość. Nawet na żywo, jeżeli znacie się tam po 30 lat, po 20, spotykacie się, jesteście na jakiejś pierwszej randce, kocham cię, kończy się to w łóżku, kocham cię, nie? Tak naprawdę fascynacja, zauroczenie, a nie ma to nic wspólnego z miłością. Potem okazuje się, że jest dramat, że ta osoba, że rozstajemy się, ten ból gdzieś tam pozostaje, jest trudno, jest to czymś zniesmaczenie, bo się okazuje, że to nie była właściwa osoba. I dlatego też tak ważne jest, żeby przyjrzeć się tym dwóm słowom, tym dwóm jakby takim nierozdzielnym, bo to jakby dwie siostry, przyjaźń i miłość, aby też znaleźć osobę, w której też możemy mieć i przyjaciela, i kochanka, czy żonę w przyszłości, czy męża. Czyli też to można powiązać, miłość i przyjaźń, można powiązać. I bardzo starannie trzeba uważać, aby nie popełniać tak kardynalnych błędów, że coś, co w epizodzie naszego życia było tylko sprawą łóżkową, nie jest miłością.
czy nawet to się wydarzyło kilkakrotnie, nie jest miłością. Miłość poczujecie tu, poczujecie tu, poczujecie tu. Po czasie, musi upłynąć trochę czasu, z obserwacji, poczujecie, że coś z wami się dzieje. To jest ta magia, to jest ta chemia, bo takie zbyt szybkie to, zbyt gwałtowne działanie może tylko zaburzyć wasz rytm życia i pogorszyć wszystkie wasze trudy, z którymi zmagacie się. Szukanie miłości na siłę jest czymś niewłaściwym. Korzystanie z propozycji, że ktoś wam powie, że was kocha, i korzystanie z tej propozycji po dwóch dniach też jest czymś niewłaściwym. Nie? Mówię wam to z własnego doświadczenia i wiem, jak to jest. Wtedy najlepiej, jeżeli spotkamy takich ludzi, na których się zawiedliśmy i mówiliśmy o miłości, a to nie była miłość żadna, mówimy o przyjaźni, a to nie była przyjaźń, co robimy? Robimy coś takiego, że kierując się jakby zdrowym egoizmem, dla własnego dobra wskazujemy takich ludzi na zapomnienie. Odcinamy się od nich jak najszybciej, bo co oni będą robili? Będą wprowadzali nas okropne emocje. Takie emocje, z którymi się sobie nie radzimy. Często będziemy może wracać do tych osób, próbować szukać kontaktu jakiegoś. Nie da się. Nie da się, bo to są osoby niewłaściwe. Więc wskazać ich na zapomnienie. Na zapomnienie totalne, wyciągnąć z tego wnioski. Nie krzywdzimy tych osób w żaden sposób, bo te osoby krzywdziły gdzieś tam nas. Nie krzywdzimy tych osób, jeżeli wskazujemy ich na zapomnienie. Po prostu nie chcemy, aby uczestniczyły w naszym życiu i pogarszały jakby stan naszego życia czy naszych emocji. Jest to sprawa normalna i wszystkim to radzę zrobić, żeby po prostu uniknąć jakby dalszej takiej burzliwości w naszym życiu, gdzie mamy nawet mamy coś tam nieciekawie w naszym życiu, a ta osoba jeszcze nam dokłada, nie? Więc jeżeli to zrobimy ze zdrowego egoizmu, kierując się jakby dobrym swoim samopoczuciem i swoim zdrowiem, dla własnego zdrowia, zrobimy to w dobrych intencjach i nie krzywdzimy. Także starajcie się przyglądać ludziom, obserwować troszeczkę ludzi, zanim podejmiecie jakiekolwiek decyzje o tym, czy to jest uczucie, czy warto jakby lokować swoje emocje, uczucia w daną osobę, czy to jest przyjaźń, czy warto się zwierzać, mówić o sobie, ujawniać trudne sprawy. I wtedy będzie okej, okay. No bo ja wam coś powiem. Kiedy nam zaczyna przybywać takich ludzi trudnych, uciążliwych, wtedy, kiedy już wszystko o tobie się wiedzą, wtedy, kiedy już opowiesz o sobie wszystko i kiedy zdradzisz największe swoje tajemnice z serca, tam gdzieś z głębi, wtedy właśnie zaczyna się coś takiego, że tych wrogów, tych wilków dookoła zaczyna przybywać. Jeżeli to są niewłaściwi ludzie, na to trzeba bardzo uważać. Tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie na przykład kiedyś miało się kilku znajomych, gdzieś tam przy bloku czy na wsi, nie? A teraz możemy mieć w ciągu godziny tysiące. I to szybciej się rozchodzi gdzieś tam wśród ludzi i zaczynamy cierpieć, nie? Także uważajcie na te słowa, takie bardzo ważne słowa, nie? Bądźcie cierpliwi, wyczekujcie na swoje uczucie, na swoją miłość. Ona nadejdzie, tylko spokojnie, cierpliwie. Przyjdzie też czas na przyjaciela, ten przyjaciel się również pojawi, bo przyjaciel może się, czy przyjaciółka może się pojawić w osobie, którą pokochasz. Także będzie to jakby dwa w jednym. Mamy przyjaciółkę, mamy w niej kochankę, czy przyszłą żonę, czy przyszłego męża. Nieważne, w jakim wieku jesteśmy. Ale możemy też cały czas coś takiego robić, że dążymy do tego, żeby nie być samemu, czy samej. Ale też, niestety, logika. Musi się trochę odłączyć logika. Kiedyś braliśmy wszystko na serce i tak spontanicznie byliśmy młodzi, mieliśmy prawo tak reagować, ale dzisiaj nie mamy na to czasu, nie mamy na to zdrowia, do tego zdrowia, więc musimy jakby tak ostrożniej dobierać tych ludzi. Przyglądać się ludziom, przyglądać się osobom, którymi jesteśmy zainteresowani, żeby nie popełnić kardynalnego błędu i nie dorzucić do swoich trudów życiowych jeszcze większych trudów, nie? Które pojawią się w naszych emocjach. Powiem wam, że ja pracuję bardzo dużo nad sobą, nad swoimi emocjami, wykorzystuję całą wiedzę, jaką tylko poznaję, stosuję, praktykuję, ale i mi, takiemu fachowcowi, który dużo wie o emocjach, który dużo przeżył, wie jak kontrolować te emocje, jak trzymać się, też ktoś potrafił wyprowadzić mnie tak z równowagi, że w sekundzie zapomniałem o całej wiedzy i rozsypałem się. Powiedzmy, nie da się, jeżeli trafiamy na taką osobę toksyczną, która nas gdzieś tam sprowokuje i
i gdzieś nam tak gdzieś źle zadziała na nas. Czasami nawet te wszystkie nasze nauki diabli biorą i w momencie, w minucie rozsypujemy się, chociaż za jakby parę minut, może godzinę, dwie, czy nawet cały dzień na to zajmie, przywołujemy siebie do porządku, jeżeli mamy taką wiedzę. I wchodzimy znowu na ten, na tą odpowiednią orbitę, nie? Ale dlatego też tak tutaj wszystkim takim słabym, nie mając takiej wiedzy, wyczulam Was na wszelkiego rodzaju znajomości, takie też internetowe, żeby naprawdę uważać, żeby... owszem, można mieć kolegów, ja mam tu masę koleżanek, masę przyjaciół, może nie powiem, bo teraz powiedział też, że przyjaciółek, ale koleżanek, masę koleżanek, tak bym chciał to ująć, kolegów, cała masa ludzi, bo tam jest tysiące ludzi u mnie i ja się z tym dobrze czuję. Natomiast nie przechodzę do tak gwałtownych przyjaźni. Jak widzę, że coś jest nie tak, to nawet troszeczkę wycofuję się albo się troszeczkę oddalam, żeby nie ta osoba nie robiła sobie większych nadziei, bo akurat mi to nie pasuje. Musimy być troszeczkę takimi zdrowymi egoistami, żeby też to nasze życie było takie fajne, żeby nie było takie zaszczute przez ludzi dookoła, bo mamy tam powiedzmy dziesiątki przyjaciół i może nam się ktoś podobać, możemy czuć sympatię, możemy napisać miło, grzecznie, ale nie dopuszczać do takiego totalnego jakby zuchwalania się, żeby nas to zobowiązywało do czegoś. Musimy być mili dla ludzi, musimy też im coś fajnego dać, czasami pozdrowić, coś, ale wystarczy czasami, no nie wiem, jedna miła rzecz i ktoś to już źle odbiera, nie? Ktoś już sobie tam robi jakieś nadzieje, ktoś zaczyna gdzieś tam dogonić, kogoś prosić wręcz o tą przyjaźń, czy nawet sugerować coś o miłości. No nie da się tak. Takie czasy są w tym necie, no nie jest tak lekko, nie jest, wiecie, tak tego. Człowiek w tych czasach jakby troszeczkę czuje się samotny, taki niby pełno ludzi, a tak mało człowieka, jak ja to zawsze mówię. Ale no nie dajmy się zwariować. Do czego zmierzam? Już tak dużo ciągle w koło mówię, powiem tylko jeszcze raz, wrócę do tych dwóch słów. Te dwa słowa, przyjaźń i miłość, mają ogromne znaczenie i to są słowa o wielkiej randze. Także bądźmy ostrożni, jeżeli chodzi o miłość, prawdziwą miłość, tutaj od serducha, i o przyjaźń. Bądźmy bardzo ostrożni, wybiórczy, szukajmy właściwych osób, rozglądajmy się za właściwymi osobami, a naprawdę to zaowocuje i wiem, że każdy z Was zasługuje na to, aby być kochanym, kochaną, mieć przyjaciela, przyjaciółkę i żyć w takiej symbiozie i być szczęśliwym. Bo o to w tym wszystkim chodzi, w miłości i przyjaźni, aby czuć się szczęśliwym przy drugim człowieku. Pozdrawiam Was serdecznie, Robert.